Jak wiecie, w sobotę w Krakowie miała miejsce nasza konferencja. Konferencja, którą poświęciliśmy działaniom na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Udział w niej brały lokalne NGOsy, ale też przyjechała Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ale też byli wszyscy przedstawiciele naszych regionów i mówili o tym, w jaki sposób pomagamy osobom w kryzysie bezdomności w skali całego kraju. Chwilę przed tą konferencją mieliśmy konferencję poświęconą temu, w jakim kryzysie teraz znajduje się nie tylko cały kraj, ale też właśnie organizacje pozarządowe czy osoby, które pomagają osobom w kryzysie bezdomności, a co za tym idzie, jak dużym problemem, czy z jak dużym problemem mierzą się teraz osoby pomagające. A nie będzie lepiej i również w związku z tym odpaliliśmy naszą zbiórkę na wspierajpolska2050.pl, żeby wesprzeć działania naszych ludzi w regionach. A takich działań mamy mnóstwo. Mamy czy działania w Bydgoszczy, czy w Szubinie, czy we Wschowie, czy w Żaganiu, czy w Policach, w Warszawie, w Piasecznie, w Krakowie, w Cieszynie, w Gliwicach, we Wrocławiu. Mamy działania w Krotoszynie, mamy działania w Lesznie, mamy działania w Pile. Tutaj się do kochanych państwa lubońskich uśmiecham. Moi drodzy, ta zbiórka, którą odpaliliśmy, służy właśnie temu. Służy temu, żebyśmy mogli centralnie zbierać pieniądze, które pomogą pomagać. Ponieważ zasoby wszystkich nas się powoli wyczerpują, skumulowana pomoc naprawdę się mnoży.